Trenerze, czy po takim spotkaniu, po tak przekonującej wygranej 6-0 z zespołem z Olsztyna, jest się w ogóle do czego przyczepić? No, tym razem tego nie zrobię, bo zawsze coś z trenerami szukamy, ale patrząc tak na żywo, na mecz, to naprawdę był bezbłędny mecz dziewczyn i i przez to taki wynik, tak? Więc w pierwszej połowie pełna kontrola, w drugiej pełna kontrola, mnóstwo sytuacji bramkowych, więc to mogło się skończyć nawet i dwucyfrówką. Co bardziej cieszy, aspekty stricte piłkarskie czy przygotowanie motoryczne? Ja myślę, że to jest powiązane, więc dużo pracujemy taktycznie, natomiast dbamy też o tą motorykę i dzisiejszy mecz pokazał, że mimo już wysokiego wyniku chcieliśmy dalej dążyć do kolejnych bramek i dziewczyny miały na to siłę, chęci i dążyły do tego, żeby strzelić ich jak najwięcej. Jedyna otwarta kwestia to jak długo taką dyspozycję uda się utrzymać, prawda? Chcemy jak najdłużej i mamy plan na to, żeby tak było. Agnieszka, jak się żyje, jak się gra w stolicy Warmii i Mazur? Bardzo fajnie się żyje, dla odmiany jest dużo jezior, także mam gdzie jeździć i od razu po meczu czy treningu skoczyć na odnowę. Nie narzekam, jest naprawdę bardzo fajnie, trenuje się też inaczej zupełnie niż tutaj w Bielsku, ale jestem zadowolona z tej zmiany. Z tego co widzę w reakcjach pomeczowych, bardzo, bardzo mile Cię tu wspominają. Mile i bardzo się z tego cieszę, ja też również mile wspominam i bardzo miło mi tutaj wrócić. Ale chwilę musimy porozmawiać o podstawowej przyczynie i powodzie Twojej obecności dzisiaj przy startowej, o meczu o pierwszoligowe punkty. Nie pykło. Nie pykło, ale będzie okazja, żeby się poprawić. Mamy dużo, dużo czasu do pracy do następnego meczu z rekordem, także myślę, że na pewno będzie lepiej. Będziemy na to pracować bardzo, bardzo mocno, także jestem dobrej myśli. A co w Twojej opinii legło u podstaw tak wysokiej porażki w sobotnim spotkaniu? No szczerze mówiąc nie wiem, bo miałyśmy wiedzę na temat tego, jak gra rekord. Myślę, że byłyśmy przygotowane fizycznie. Także nie mam pojęcia. Może trener gdzieś tam doszuka się przyczyny, może trema, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Po takim spotkaniu chciałabym się życzyć wszystkiego chłodnego, prawda? Dokładnie, bardzo dobre spotkanie. Grałyśmy w tym meczu tylko o 3 punkty. No był szlem w waszym wykonaniu, znakomite zawody. No staramy się grać jak najlepiej i na razie nam to wychodzi. Skuteczność wyborna. Dokładnie. Dwie bramki Anny Huras. Jak się gra na nowej pozycji? No to jest całkiem inaczej przejść z obrony do ataku, ale na razie idzie pomyślnie i oby tak dalej. Pierwsze wrażenie, kiedy usłyszałaś od trenerów o próbie gry na środku ataku? No zdziwiło mnie to, ale postaram się grać cały czas jak najlepiej, nieznacznie, czy to jest obrona, czy to jest atak i oby tak dalej. I prezentować takie same walory jak dotąd, zadziorność, ambicje, zaangażowanie. Staram się. Pani przyszłyście?